z planu iść na kręgle. Nastolatka uważa, że jest brzydka i postanawia zmienić swój wygląd. Im dlejemy z wrażenia. O Jezu, to naprawdę ja? Szukałem ciebie. W dziewczynie zakochuje się chłopak jej przyjaciółki. Może? Wiem, że to trochę głupie, umawiać się z przyjaciółką swojej dziewczyny. Piętnastolatka odkrywa, że chłopak i koleżanka ją zdradzili. Sorry, dawaj, żeńcie. Ej, no kurde, to nie jest śmieszne. Koledzy wyśmiewają się z mało popularnego ucznia. Pokaż, że jesteś fajnym kolesiem, tak? Pokaż, pokaż, że jesteś zabawny. Nie jestem, no. Ja chyba po prostu nie umiem być wyluzowany i śmieszny. Bierz kobietę w ramiona i tańcz. Nastolatek zrobi wszystko, żeby koledzy go polubili. To na razie. Ej, Dar, co ty robisz? Chowaj się. Ostatecznie przyjaciel staje po stronie kolegi. Roxana Pająk z gimnazjalnej klasy 2 A uważa, że jest nieatrakcyjna i nie akceptuje swojego wyglądu. Od dłuższego czasu podoba jej się kolega z równoległej klasy, Jurek Woźniak. Chłopak jednak nie zwraca na nią uwagi. Cześć, Jurek. Cześć. Roxana. Jasne. Co jest? Nic, to znaczy słyszałam, że idziecie dzisiaj do galerii na kręgle i pomyślałam, że może też by z wami poszła. Od kogo słyszałaś? Chudy coś mówił, ale pewnie źle usłyszałam. To jest męskie wyjście. Sorry. Jasne, nie ma sprawy. To może innym razem. Hej. Cześć, dziewczyny. Ej, bo Chudy mówił coś, że idziecie po lekcjach do galerii. Jasne, wbijajcie z nami. Jest plan, żeby iść na kręgle. O, to super. Chciałabym, żeby jakiś chłopak dał mi szansę, żeby ze mną porozmawiał. Ale to się nie uda, póki będę tak wyglądać. Teraz nikt nie zwraca na mnie uwagi. Roxana jest przygnębiona, bo żaden chłopak się nią nie interesuje. Dziewczyna chciałaby zrobić na kimś wrażenie, ale kompletnie nie wie jak. Jej wychowawczyni, Alicja Stańko, martwi się o uczennicę i uważa, że Roxana za bardzo przejmuje się swoim wyglądem. No co za bzdury. Wiecie pani, jak ja wyglądam? No jak fajna, sympatyczna dziewczyna. Szkoda, że chłopaki tak nie myślą. Na pewno wielu chłopakom się podobasz, ale naprawdę to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jesteś sympatyczną, fajną dziewczyną. A jakoś żaden chłopak tego nie zauważa. Myślisz, że naprawdę to jest najważniejsze? Dziecko. Jest pani bardzo miła, dziękuję. Ale to nie jest takie proste. Roxana! Ja wiem, że w tym wieku wygląd jest najważniejszy. Ale Roxana za bardzo się tym przejmuje. Ona przede wszystkim powinna uwierzyć w siebie i zrozumieć, że jest wartościową dziewczyną, niezależnie od tego, czy się podoba chłopakom, czy nie. Nastolatka wciąż czuje się zraniona po tym, jak Jurek nie zaprosił jej na wieczorne spotkanie. Tymczasem do szkoły przychodzi przyjaciółka Roxany, Ewelina. Dziewczyna jest zdenerwowana, bo ostatnio coraz gorzej dogaduje się ze swoim chłopakiem. Stało się coś? Daj spokój. Po prostu mnie olewasz. Potem pogadamy. Wyluzuj. Cześć, Roxana. Hej. Faceci, można z nimi zwariować. Ja nie mam tego problemu. Próbowałam dziś zagadać do Jurka, ale on mnie całkiem olał. Cały czas gapił się na inne laski. Nie możesz się tak załamywać. Muszę coś w końcu ze sobą zrobić. Pamiętasz, jak proponowałaś, że mi pomożesz z wyglądem? Nareszcie się zdecydowałaś. Daj mi godzinę, to zrobię z ciebie laskę. Bez przesady. Mówię poważnie. Teraz jest Biolca, możemy nie iść. Chodź do łazienki. Zaczniemy od makijażu i fryzury. Teraz? Od razu? Mam dość twojego jęczenia, że jesteś brzydka. Zaraz się to skończy. Naprawdę? Tak. Michał Dzikowski i Kajetan Szymański z licealnej 1 A przyjaźnią się od dziecka. W nowej szkole chłopcy udawali dilerów narkotyków, żeby zdobyć popularność wśród kolegów. Kiedy oszustwo wyszło na jaw, stali się pośmiewiskiem w klasie. Z czasem jednak Michał został zaakceptowany przez rówieśników. W przeciwieństwie do Kajetana, który wciąż nie jest popularny. Ej, no kurde, to nie jest śmieszne, no. Dawaj, nie wiem, ja się śmieję. Dziku. O, Michał, no stary, to odejrzyj mi to. Dziku, nie bądź dupa. Michał. No sorry. I rzut za 3 punkty. Kurde, no przecież tam są śmieci, no. No Boże. Cała się usyfiła. A co to, mój problem? Kajtek. Wstawaj.
Czemu mi nie pomogłeś? No bo to były żarty, no. Tyle. Ciku, co gra z nami, czy opiekuj się niepełnosprawnym? Ja z wami gram. Chodź. Od czasu tej akcji z udawaniem dealerów wszyscy wzięli się na mnie i na Michała. No tylko, że on zawsze był bardziej wygadany, no więc jemu szybko odpuścili. No i teraz ja zostałem jedynym kozłem ofiarnym. A Michał zamiast mi pomóc, to jeszcze przyłącza się do nich. No, szybko zapomniał, że byliśmy najlepszymi kumplami. Zapraszam, panowie. Kajtek ma żal do kolegi, że nie staje po jego stronie. Nastolatek chciałby być w gronie popularnych w klasie kolegów, ale nie wie, jak to zrobić. Ma nadzieję, że Michał jednak mu pomoże. Chłopaki, żeby nie było potem zamieszania, od razu dzisiaj gramy w piłę, ale najpierw podzielimy się na dwa składy i będziemy się rozgrzewać w tych składach, okej? Dobra, kapitanami na dzień dobry Michał raz i... który jeszcze? Łukasz. Dobra? Dobra. Gazem, im szybciej to ja zrobimy, biorę Pawła, no to okej. Będzie więcej to gry. Ja biorę Dawida. Dobrze. Weź Patryka. No to Patryk, chodź. Patryk, no, to wygra. Okej, no to Franek, chodź. Franek. Elegancko. No to ja biorę kogo? Adasia, chodź. Adi, tutaj. No. Przemek, dawaj. Przemek do Łukasza. Bierz Januarego. Tak? Januarego. A ja? A ty piłki prosto kopnąć nie potrafisz. Paweł, hamuj się, dobra? No ale mam rację, tak? Jak masz rację, to w nagrodę zrobisz 10 pompek na rozgrzewkę. Co ty na to? Ekstra. Sorry, Kajtek, ale... W pakiecie startowym. Jednak wezmę Januarego, co? Dobra, to ja January do Michała i no, Kajtek przychodzisz do Łukasza, dobra? Panowie, okay. Na dwie połowy... Stoisz na bramce. Dzielimy się, najpierw się rozgrzewamy w tych składach, dobra? Do dzieła, a jeszcze piła, popiła skoczynka. No to ja dobra, a my się grzejemy. Nie wiem, o co Kajtek tak się obraża. Przecież wszyscy wiemy, że on słabo gra w piłkę, dlatego nikt nie chce go w swojej drużynie. My znamy się od dawna, ale nie będę się dla niego przez to poświęcał. Ja mam swoje życie, a on musi nauczyć dawać sobie radę sam. Przecież nikt za niego tego nie zrobi i on musi zacząć ogarniać. Tymczasem Ewelina Rajkowska pomaga Roxanie zmienić wygląd. Mimo starań koleżanki, makijażu oraz nowej fryzury, Roxana nie wierzy, że mogłaby wyglądać atrakcyjnie. No, ty też powinnaś. Bez kosmetyków nie ruszam się z domu. Mogę już popatrzeć? Chwilka. Jeszcze jedno. Co ty robisz? Odsłaniam twoje piękne nogi. Nie ruszaj się, bo wyjdzie nierówno. Ewelina bardzo się stara, żeby jej przyjaciółka była zadowolona z nowego wyglądu i nareszcie uwierzyła w siebie. Jest dobrze. Jeszcze tylko przydałoby się coś do tej bluzki. Wiem. Pożyczę ci moją kurteczkę. Ale naprawdę, nie trzeba. Cicho, dobrze ci leży. A teraz czas na prezentację. Powoli obracamy się do lustra i mdlejemy z wrażenia. O Jezu, to naprawdę ja? Też się dziwię. Ewka, jak ja ci się odwdzięczę. Daj spokój, jesteśmy przyjaciółkami. Po prostu mów wszystkim, że ten imidż to moja robota. Nie zniszcz mojej kurteczki. Jasne, ja jestem w szoku. Jesteś piękna. A teraz wyprostuj się, wypnij pierś i lecimy na lekcję. Bo Stańko nam tego nie daruje. Patrzę w lustro i nie wierzę, jaka ze mnie laska. Nareszcie, nie wstydzę się tego, jak wyglądam. Roxana i Ewelina opuściły poprzednią lekcję, a teraz idą spóźnione na kolejną. Jednak Roxana jest tak podekscytowana swoim nowym wyglądem, że w ogóle nie boi się reakcji nauczycielki. Przepraszamy za spóźnienie. O, Ewelinka? Roxana, gdzież to byłyście na poprzedniej lekcji? U higienistki. Źle się poczułam. Aha, ale czujesz się już dobrze, prawda? Widzę, że nawet się przebrałaś. Ale jesteś pewna, że wyglądasz odpowiednio? Tak, czuję się w tym dobrze. Po prostu chcę wyglądać kobieco. Aha, no rozumiem, ale usiądź teraz na swoje miejsce. Bardzo cię proszę na następną lekcję, może nie przychodź w takim makijażu i w tym stroju, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Roxy, świetnie wyglądasz. Co nie? Moja zasługa. No, naprawdę ślicznie. Lekcji jest kwas fosforowy. Chyba zrobię ci zdjęcie i stawię sobie na tapetę. Fosforowy. No co się tak patrzysz? H3. Chyba byłem ślepy od 2 lat. PO4. To wszystko zasługa Ewki. Widzisz, Remek? A ty mnie nie doceniasz. Dzieci, no ostatni raz proszę o ciszę.
Remek, co takiego ciekawego masz do powiedzenia klasie? Proszę. Nic. Przepraszam. No to może, nie wiem, patrz na tablicę, do książki, a nie na koleżanki. Aha, proszę cię, możesz podejść do pani właśnie i przynieść mi więcej kredy? Dobrze. Kwas fosforowy ma wiele zastosowań. Na przykład w rolnictwie, do produkcji... Nawet nie podejrzewałem, że Roxana może tak super wyglądać. Nie mówię, że się zakochałem, ale z taką dziewczyną mógłbym się umówić. Z Eweliną i tak chciałem się już rozstać. Tylko to są najlepsze przyjaciółki. No i Ewelina by mnie chyba zabiła, gdyby dowiedziała się, że podrywam Roxanę. Chłopcy z licealnej pierwszej A skończyli właśnie lekcję WF-u. Michał jest zadowolony, że jest popularny w klasie, ale żal mu Kajtka, który nadal jest obiektem drwin i żartów ze strony kolegów. Ale który pierwszy czy ten drugi? Pierwszy się nie liczy, bo na bramce stał Kajtuś. Słuchaj, jemu to by nawet moja babcia strzeliła, a ona ma jedną nogę krótszą. A właśnie, dziku. W sobotę jest impreza u Patryka, bo jego starzy wyjeżdżają na weekend. No. Oczywiście czuj się zaproszony. Nie no, wiesz co, spoko, tylko będę coś musiał jaście mieć moim starym. A tak to okej, okay. Kogo zapraszamy? Jak to, koło najlepsze laski z całej szkoły. No fajnie, tylko wiecie co, może zaprosilibyśmy też Kajtka. Serio, chcesz wziąć swojego kochanego Kajtusia na tą imprezę? Przecież stara nam będzie zamulał. No i chłopaki, a o jakiej imprezie gadacie? A mówiliśmy do ciebie? No, usłyszałem, że rozmawiacie o imprezie, więc to chciałem, że... To słyszałeś. Słuchaj, to jest impreza roku, rozumiesz? Więc nie jesteś na nią zaproszony. Tyle weź w temacie. Powiedz coś swojemu koledze, bo zaczyna nas wkurzać. Co ja zrobiłem znowu źle? Potem pogadam, dobra? Michał chce wytłumaczyć Kajetanowi, że musi być bardziej wyluzowany i dowcipny, żeby zyskać sympatię kolegów. Chciałem, że gadacie o imprezie, tak? No to chciałem zapytać, czy też mogę przyjść. Stary, same błędy, rozumiesz? Same błędy. Jak chcesz przyjść na imprezę, to musisz pokazać, że ona cię nie interesuje, rozumiesz? Wcale. Nie rozumiem właśnie. Człowieku, jakbyś to powiedział, pokaż, że jesteś fajnym kolesiem, tak? Pokaż, że jesteś zabawny. Nie jestem, no. To akurat musisz wiedzieć, rozumiesz? To musisz wiedzieć, ja nie mogę cię wiecznie bronić. Ty mnie bronisz? Daj spokój. Nie wzięłeś mnie nawet do drużyny, no. Przestań się mazać. Przestań się mazać, dobra? No dobra, no to co powinienem zrobić? Co mam teraz? Angielski, tak? Tak. Angielski teraz. No to słuchaj, idzie pani Turczyn. Mhm. No to powiedz do niej coś śmiesznego, coś z jajem, no mieć coś zabawnego, dobra? Nie wiesz, pamiętam? Dzień dobry, ślicznie pani się wygląda, naprawdę. Dziękuję. Zapraszam do kasy. Może Michał ma rację, no może jak zrobię coś śmiesznego, no to chłopaki się ode mnie odczepią. Mam pokazać, jaki jestem wyluzowany? No to zaraz wszyscy zobaczą.